Siema, tu Dogi. Jeszcze przed reklamą chciałbym wam tutaj z Milem zaprezentować najlepszy sposób na FPS-y w Minecraft. I jeden, na chwilę obecną RogueHC to jedyny serwer, który tam właśnie posiada. Oczywiście pod /FPS macie tutaj optymalizację FPS-ów. Wystarczy po prostu, że wszystko zaznaczycie tutaj sobie na off. Już wam pokazuję, wszystko zaznaczacie sobie na off. No i tutaj zaraz wam Milo zaprezentuje. Zaprezentuję tutaj piaseczek. Także tutaj bloki od razu się pojawiają na dole. Nie macie animacji spadania, więc myślę, że to jest bardzo spoko. Jak ktoś was przebija, to nie będziecie mieli lagów. Tutaj mamy pistony. Dźwięk jest, ale piston zostaje. To naprawdę, więc osoby ze słabszym komputerem na pewno nie będą miały lagów na tym serwerze. Redstone'a niestety nie mamy jak pokazać, bo nie jest gildia założona, ale też jest to bardzo przydatne oraz TNT. Tak więc TNT działa tak, że po prostu jak rzucamy, czy to rzucaka, czy to jest zwykłe TNT, to po prostu tego TNT nie widać. I słychać tylko dźwięk, więc myślę, że to jest bardzo spoko opcja. Tutaj TNT teraz nie wybuchnie, bo jest wyłączone na serwerze. Myślę, że to jest na pewno na plus. Z czasem dodamy więcej rzeczy jeszcze, więc myślę, że naprawdę bardzo spoko dla tych osób, które mają właśnie słabsze komputery. No i w sumie ode mnie to na tyle. No i zapraszamy do reklamy. Siema, tu Dogi. Jeszcze przed odcinkiem chciałbym was zaprosić na serwer roguehc.pl, który startuje 21 czerwca o godzinie 18. Edycja jest pod PvP, czyli nie ma fajerki na mieczach. Miecze są Sharp 2, diaksowe oczywiście, sety 4-2, więc naprawdę myślę, że fajnie. Shadowbloki są już zablokowane na tej edycji. Nie ma koksów, zamiast tego są G-Heady, w sumie tak jak na każdej. Macie tutaj efekty, myślę, że troszeczkę się zmieniły, jednak to nie jest jakaś duża zmiana. Tutaj pokażę wam jeszcze tutaj villagera, czyli sklepikarz, macie to jest zbrojownie, czyli wiecie, saciki, generalnie itemki pod klepę, bloki do budowy designu, jakieś tutaj barwniki do na przykład kolorowania gliny, generatory, jakieś sand farmery tutaj do budowy kuboida, pyro, czyli do przebity, inne, czyli no, jakieś rzeczy dziwne, no, tutaj wszystko pokazałem chyba, podka na antynogi, a tego nie mam, ale chyba wiecie jak to działa, po prostu jak typek was hitnie, to wytepuje, tepa was do tego. Na serwerze macie wybierany enchant, jak widzicie tutaj mogę sobie zenchantować na różne fajne enchanty mieczyk, tutaj hełmik i naprawdę myślę, że to wszystko naprawdę spoko wygląda. /FPS, gdzie możecie sobie tutaj po prostu zoptymalizować FPS-y, czyli na przykład wyłączyć redstone, wyłączyć pistony, wyłączyć spadające bloki, wyłączyć TNT. Także teraz ja może się trochę tutaj wypnę zdanie, że tak powiem. Jesteśmy jedynym serwerem, który dodał takie coś dla graczy FPS, że po prostu jeśli ktoś ma słabszy komputer czy coś, po prostu mu strasznie laguje grę, no to macie opcję właśnie wyłączenia tego ze względu na nasz silnik, który niedawno kupiliśmy. Jest on bardzo dobry, więc nie dość, że wpłynie to bardzo na rozgrywkę to serwerową, to jeszcze na waszą, więc myślę, że spoko. No, co tam dalej mamy? /pomoc, no to chyba każdy wie, po prostu macie tutaj wszystkie dostępne komendy, czyli /drop, nagrody, gildie, craftingi, warp, CX oraz kit. Pokażę wam tutaj drop na początek, nie wiem czy został zmieniony w sumie, ale myślę, że jest spoko naprawdę. Nie jest ani za trudny, ani za łatwy, więc myślę, że jest optymalny. /nagrody w sumie mogłem stamtąd wejść. Oczywiście macie tutaj roast case za wejście na Discorda, Facebooka oraz TeamSpeaka. /efekty tutaj już wam pokazuję. Nic się nie zmieniło, macie tutaj turbo drop, wysokie skakanie, szybkie kopanie oraz widzenie w ciemności. Tutaj również macie G itemy, chyba, nie wiem, są już pokazane czy nie? Slash G itemy. Będą tutaj stopniowo odkrywane, tak jak jest w sumie już od kilku edycji. Antynogi działają na zasadzie, że kiedy pijecie potę i potem ktoś was uderzy, to po prostu was do niego teleportuje, ale to chyba już mówiłem, po prostu tutaj przeczytałem. No i co, no zapraszam was również na fanpage'a serwera, powtarzam również datę, 21 czerwca, godzina 18. Naprawdę polecam wbić, na pewno będę miał również live stream. Godzina 17. A na początku mówiłem 18, tutaj jest napisane 18. Nie no, troluję cię. O Jezu. Prank, bro. Dobra, Milos. 1-1. Milos prankował, dobra, nieważne. No i co, zapraszam was teraz do trailera. No i co, do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema! Już w ten piątek o godzinie 18 wielki start kultowego serwera roguehc.pl.
dynamiczna rozgrywka. Złote jabłka zostały zastąpione nowymi itemami. Na naszym serwerze nie spotkasz cheaterów. Zbieraj znajomych i wbijaj na serwer. Rozkaz.pl, twój innowacyjny serwer.